Szanowni Państwo, tradycyjnie zapraszam na rozmowę. Naszym gościem jest dzisiaj pani profesor Sabina Brzozowska, którą bardzo proszę, żeby dołączyła do mnie. Coś tam. Nie, może z tej strony. Pozwólcie Państwo, że słowem wstępu przedstawię naszego dzisiejszego gościa. Sabina Brzozowska jest profesorem Uniwersytetu Opolskiego, jest historyczką literatury, a także autorką następujących monografii. Klasycyzm i motywy antyczne w poezji młodej Polski, Człowiek i historia w dramatach Tadeusza Micińskiego, W zwierciadle idei, literatura młodej Polski, konteksty. Nasz dzisiejszy gość jest także autorką studiów o literaturze przełomu XIX i XX wieku, które były publikowane m.in. w Pamiętniku Literackim, Pamiętniku Teatralnym, Tekstach Drugich. Oprócz tego pani profesor jest współautorką opracowania Myśl teatralna doby postyczniowej. Jest pasjonatką młodopolskiego dramatu i teatru. Obecnie na druk czeka jej monografia pod tytułem Dramaturgia Tadeusza Rittnera – Rewizje. Bardzo się cieszę, że zechciała przyjąć pani nasze zaproszenie. Może mikrofonik. Dobrze. Pani profesor, to może po tych przeżyciach niezwykłych, po obejrzeniu Legionu Wyspiańskiego, oczywiście w skrótach, chciałabym zapytać, jakie miejsce w twórczości Wyspiańskiego Legion zajmuje? Proszę Państwa, jeżeli zaczynamy buszować po Wyspiańskim, buszować po tekstach Wyspiańskiego, zaczynamy zwykle od Wesela. Jest taki absolutny kanon. Później Wyzwolenie, ewentualnie dramaty listopadowe. Dla pasjonata teatru na pewno odkryciem będzie Studium o Hamlecie. I mogę tak ciągnąć tytuły, mnożyć je, a tak naprawdę nie padnie tytuł Legion. Dlatego, że jest to tekst jednak właściwie mało znany, niedoceniony na pewno, niesłusznie niedoceniony. A przecież w Legionie, w tekście, przypomnę, z 1900 roku, zawiązują się podstawowe idee myśli Wyspiańskiego, które później ewoluują, czy funkcjonują w kolejnych tych arcyważnych dramatach, jak chociażby Wesele czy Wyzwolenie. W Legionie już widać to zderzenie właśnie historii, mitu, ideologii romantycznej, to wzajemne przenikanie się tych właśnie pierwiastków. Także Legion jest dramatem arcyważnym, który no, może uda się go przywrócić, ale dlaczego go nie było w kanonie? No przede wszystkim ze względu na trudności z wystawieniem. Pamiętajmy, że Legion no, nie został od razu wystawiony. Tadeusz Pawlikowski powiedział wręcz, że jest niewystawialny, że nie da się go wystawić. I dopiero w 1911 roku Ludwik Solski w Teatrze Krakowskim wystawił Legion. Podobnie było po I wojnie światowej, tylko kilka wystawień. I po drugiej także w XX wieku. Także Legion jest dramatem mało znanym. Po prostu mało znanym, a o tyle istotnym, że tam widać, tutaj dzisiaj też było to widać, kumulują się te wszystkie sensy, które później, właściwie tutaj wybuchają te sensy, które później tak rozchodzą się po innych dramatach, już przefiltrowane chociażby przez ironię. Skoro pani profesor o tym wspomniała, że Legion jest jakimś źródłem różnych tematów i idei, to pozwoli pani, że ja zapytam właśnie, w takim razie jakie tematy, czy idee, czy problemy obecne w Legionie możemy właśnie zaobserwować, odnaleźć w innych tekstach Wyspiańskiego? Jak to jest? Przede wszystkim to, co chyba jest od razu zauważalne, to podział na sceny, prawda? Wszyscy, myślę, tutaj znamy Noc listopadową, tych słynnych 10 scen o historii tak naprawdę w przeplocie z mitem, o chaosie historii, o tym, jak historia miele tak naprawdę całe narody i de facto pokazuje swoją przypadkowość. Tak, tutaj mamy 12 scen mówiących też o historii, przypadkowości historii, o chaosie panującym w historii, o tym, jak tłumaczymy mitem historię, czy pewnymi stereotypami romantycznymi.
Także już sama budowa, struktura, tutaj widać, że Legend antycypuje to, że jest, był pierwszy po prostu. Tych motywów jest mnóstwo. Chociaż kilka właśnie. Wysłuchaliśmy właściwie tego właściwie świetnego wykonania. Jestem pod wrażeniem, bo tutaj jeszcze do tego wrócę. Zostały wyłuskane pewne sensy. Ale pomyślałam chociażby o tym zawołaniu, które pojawia się w nocy listopadowej, o orlętach, orłach, którzy mają pójść do boju, oddać życie, prawda? To jest znów to samo było przecież. Znaczy odwrotnie. Właśnie w nocy listopadowej nastąpiło powtórzenie tego. Harpie, które piją krew. W nocy listopadowej mamy erynie, prawda? Które w ulicy tak naprawdę piją krew poległych. Tak, powstańców i wrogów oczywiście. Więc tych można jeszcze przywołać, no, motyw słowa. Słowa, które tutaj jest takim czymś fundamentalnym absolutnie. Właściwie Mickiewicz próbuje w Legionie odnowić rzeczywistość poprzez słowo. Słowo tutaj, on jako poeta w pewnym momencie, nie do końca jest poetą, nie tylko poetą tutaj będzie. A wiemy, co się stało później z tym słowem, prawda? Chociażby w Weselu wystarczy przywołać postać Werny Chory, ten szwarc charakter, tak bym powiedziała, w Weselu i żonglowanie wielkimi słowami, patosem, słowo, Bogorodzica, Ryngraf. Mamy żonglerkę tak naprawdę patetycznymi hasłami, które stają się liczmanami, nic nie znaczą. Jeszcze to takie znamienne słowa Werny Chory, aby wierzyć ślepo, prawda? Wierzyć ślepo, wyłączyć myślenie i zaczyna tutaj działać taki mechanizm właściwie oduczający racjonalnego myślenia. Także tych wątków jest bardzo, bardzo wiele. Nawet te pokusy, które tam się pojawiają w Legionie, pokusa właśnie tych łanów, zbóż w południe, tego spokoju. No przecież powtórzenie tego pojawia się i w Weselu, i w Wyzwoleniu przecież. Ten ideał polski, takiej sielskiej, ale no utopijnej, więc motyw wód przecież, prawda? Tej arki w powodzi także. I znów chciałoby się przywołać wesele, oczywiście. Więc wydaje się, i dzisiaj po wysłuchaniu tego, jakby utwierdziłam się tylko w przekonaniu, że tutaj tkwi takie ważne źródło pewnych motywów, tematów, wątków, idei, które Wyspiański porozsiewał po innych dramatach, już inaczej. A jeszcze taki jeszcze jeden motyw, który tutaj się pojawia i gdyby pani profesor zechciała powiedzieć, w jakich jeszcze innych tekstach ten motyw pochodni albo człowieka pochodni, prawda? Bo on jest tutaj bardzo wyraźny. Tak, motyw pochodni, człowieka pochodni, sam motyw całopalenia tak naprawdę, takiego totalnego zniszczenia wydaje się czymś fundamentalnym. Zresztą nie chciałabym powtarzać tego, co już napisano, wspaniale zresztą napisano o motywach romantycznych, prawda? O wątkach romantycznych, o inspiracjach słowackim, które są widoczne i z księdza Marka, i z wędrówek Piasta Dantyszka po piekle. Tutaj można wiele, wiele wątków wychwycić. Ale ta ostatnia scena właśnie człowieka pochodni, tego samopalenia, to jest właśnie unicestwienie wszystkiego. Chwilę jeszcze do tego tak, wrócimy. Tak, pomyślałam, że to jest taki finał. Bo ja myślałam sobie, że to też jest nawiązanie trochę do nocy listopadowej, tak, prawda? Lećcie płonące pochodnie, tak, prawda? Też tak, w pewnym momencie tak, się ta fraza pojawia. Pochodnie, tak. Tak, oczywiście. Tak. No to jeżeli właśnie rozmawiamy o człowieku, o historii, o micie, no to w takim razie jakie możliwości interpretacji historii, wielkiej historii, historii Polski, tej właśnie takiej bardziej nam bliskiej daje Legion? Co my możemy z tego wyłuskać? Co tam się pojawia? Tutaj widać paradoksalność Wyspiańskiego, taką fantastyczną paradoksalność. On zderza z sobą konkret historyczny z romantyczną wizją i tak naprawdę z myśleniem figuralnym, myśleniem sztuką.
i dopiero z tego mogą wyłonić się jakieś sensy, bo konkret historyczny mamy no, tutaj podany jakby na tacy, prawda? Są konkretne wydarzenia, wystarczy przywołać już pierwszą scenę, wydarzenie plus reinterpretacja. Pierwsza scena, kiedy wprowadza matkę Makrynę Mieczysławską tutaj i jej rozmowę z papieżem Grzegorzem XVI i to błaganie o Polskę, prawda? To właściwie mówienie o Polsce jako takiej kwintesencji cierpienia, po czym tutaj no, Wyspiański idzie o krok dalej. Mianowicie wprowadza postać cara, drugiej postaci z północy, która przybyła tam. I co się dzieje? Bo to jest niezwykle ciekawe. Ta pokorna, spokojna mateczka Mieczysławska, Makryna, zostaje sprowokowana przez cara. Zostaje sprowokowana przez cara do tego, by rzucić przekleństwo. Zaczyna przeklinać i tak naprawdę czytając tekst nie wiemy, czy jest inspirowana przez Boga, czy może przez jakieś siły nieczyste, które tam krążą, bo to oddziaływanie sił piekielnych, nieczystych widać w całym tekście, widać znów w Weselu i znów można ciągnąć ten wątek. Jeżeli mówimy o historii Polski, o wizji historii w ogóle, to jak powiedziałam, mamy konkret, mamy konkretne postaci, mamy księdza Aleksandra Jałowieckiego, mamy no właśnie powołanie Legionu, prawda, przez Mickiewicza, ale równocześnie historia odsłania swoje takie dwuznaczne oblicze, tak. Pomyślałam o kolejnej scenie, drugiej, tak idąc po kolei możemy analizować, prawda? Scena w katakumbach i ksiądz Jełowicki oprowadza matkę Makrynę po katakumbach, tłumacząc jej dzieje chrześcijaństwa, wyjaśniając losy pierwszych chrześcijan, pokazując gladiatorów, już użyłam tego słowa, tak naprawdę, w podziemiach, w tych katakumbach kryją się, no znów mamy przywołanie bardzo ważnego fragmentu historii Polski, mianowicie chłopi z Galicji, rabacji galicyjskiej. To są współcześni gladiatorzy, zdaje się mówić Wyspiański, jakby niwelując jakiś taki patos romantyczny. Na ich rękach spoczywa, mamy krew. Ich sukmany są zakrwawione. Oni cierpią w tych podziemiach, są współcześni gladiatorzy, ale pokazanie właśnie tych osób w katakumbach odsłania całą grozę historii, że historia tak naprawdę jest opowieścią o rzeziach, jest opowieścią o przemocy, że pod tą podszewką wołania o sprawiedliwość bardzo często kryje się po prostu przemoc. I u Wyspiańskiego ta gra wielu znaczeń, takie jakby demontowanie romantycznego gotowca, tak to nazwę, jest czymś charakterystycznym i bardzo tutaj wyraźnym. Także historia Polski też jest niejednoznaczna, prawda? Zresztą później w rozmowie papieża na Kwirynale z Mickiewiczem papież tak naprawdę oskarża Polaków o pychę. On przywołuje ten motyw. Te motywy u Wyspiańskiego, jeżeli wczytamy się dokładnie w tekst, pięknie się zazębiają. Tutaj ci chłopi galicyjscy w katakumbach, zakrwawieni, prawda? I spragnieni, i kuszeni właśnie przez fortunę, która tam podaje im dzban wody. To jest krew tak naprawdę. To jest znów jakaś pokusa, jakiś miraż. I to samo przywołuje papież, który nie za bardzo ma ochotę błogosławić Mickiewiczowi, jego legionowi i tak dalej. W końcu dochodzi do tego błogosławieństwa, ale zarzuca Polakom pychę, dumę, mówi o żółci, o złu, które pomiędzy Polakami występuje. Także ten obraz jest bardzo wieloznaczny. A z drugiej strony przecież
też mamy wieloznaczny wizerunek chrześcijaństwa. Bo przecież Mickiewicz mówi wprost, czy ta myśl jest przekazana przez Wyspiańskiego, że jeżeli papież nie pobłogosławi temu biednemu narodowi, temu ludowi, temu legionowi, który jest jak Chrystus, który prosi o jałmużnę, to papież okaże się Piłatem. Więc ten dramat po mistrzowsku, właśnie w taki monumentalny sposób powiedziałam, zhiperbolizowany, pokazuje wszystkie wieloznaczności, niuanse i zgrzyty tak naprawdę, nadużycia też interpretacyjne, które pojawiają się właśnie w romantycznej wizji historii, może tak powiedzmy, i w historii w ogóle. Więc ta wizja jest bardzo, bardzo, no przede wszystkim jeszcze jedna rzecz, ta wizja jest wpisana w wizję historii Polski, w historię europejską. To jest niezwykle ważne, że już nie powstanie listopadowe, nie później ta hekatomba powstania styczniowego, ale wybrał Wyspiański taki epizod z życia Mickiewicza i z historii Europy, który nie jest tak naprawdę za bardzo eksplorowany w literaturze polskiej, młodopolskiej zwłaszcza. I jeszcze to wszystko usytuując w gotowych dekoracjach Rzymu, które tutaj, no, te dekoracje też grają w pewien sposób, a zatem pewne słowa zaczynają być, no, pustymi słowami, pewne zachowania rolami i gestami. Więc te dekoracje Rzymu z jednej strony uniwersalizują, a z drugiej strony teatralizują bardzo całe to wydarzenie. Także myślę, że tutaj o historii można bardzo długo mówić, o różnych wątkach, przywoływać kolejne fragmenty. No właśnie, to po kolei pójdźmy. Myślę o scenach w Bazylice Świętego Piotra, która jest, no, dla inscenizatora na pewno arcytrudna, czy wręcz niewykonalna, ale może przypomnę, jak to wygląda w tekście, bo tutaj wybrałaś pewien fragment taki najbardziej ważny i widowiskowy, ale przecież w Bazylice Świętego Piotra ma dojść do tego błogosławieństwa, tak naprawdę poświęcenia sztandaru i legionistów. Ale równocześnie znajdują tam się relikwie świętego Andrzeja, które się odnalazły. Więc mamy już dwa plany. Z jednej strony ten plan historii, który tutaj wchodzi tak bardzo naturalnie, czyli wchodzą legioniści, na ich czele Mickiewicz, poeta, także tutaj przywódca. Z drugiej strony mamy relikwie świętego Andrzeja, który jest przecież patronem Słowiańszczyzny. I mamy tę kolejną perspektywę. Wszystko dzieje się symultanicznie. To jest to, co się dzieje pod kopułą. Pod kopułą buszują boginki litewskie. Mamy tam całe spektrum postaci, świtezianki, tak, w końcu pojawi się i Mendok, które patrzą z góry na to, co dzieje się na dole. A co się dzieje na dole? Na dole święty Andrzej mówi o swojej męce jako o weselu, o jakby pragnie ukrzyżowania, męki, wesela. To jest jakby na jednej tonacji wypowiedziane. Tyle, że to jest znów kolejny cudzysłów, kolejna rama interpretacyjna. Mianowicie słowa świętego Andrzeja często są wypowiadane przez narratora czy przez chór. Także one znajdują się w cudzysłowie i jesteśmy w takiej sytuacji troszeczkę
no znów teatralnej, czy powiedziałabym, no w Wielkim Tygodniu wystawia się, prawda? Czy odczytuje się fragmenty pasji. Więc jest to tak jakby czytanie tego. Zresztą o tym w taki sposób, myślę, najlepszy pisała Maria Prusak właśnie. O tych planach, o tym, jak czytać tę właśnie scenę. I właściwie święty Andrzej, to co się dzieje, porywa Mickiewicza i porywa legionistów. Oni pragną męki, pragną cierpienia, tyle że to już będzie pewna gra. To już jest powtórzenie historii. Oni zachłysnęli się tym, co się dzieje ze świętym Andrzejem. A nad tym wszystkim krążą te świtezianki i są zdumione, przerażone. Nie wolno zapatrzyć się w mroki krzyża, prawda? To słońce, światło. Taką antytezą krzyża będzie moim zdaniem łan zbóż tam. Te kłosy, zboża, jasność, tak, są antytezą. I tutaj pojawia się chyba pierwszy raz takie sformułowanie o zdradzie Mickiewicza. On zdradził swoich i idzie za krzyżem. Idzie za krzyżem, tak. Za męką, z której nie wiadomo, czy cokolwiek wyniknie, czy cokolwiek będzie dalej. Także i tutaj widać, jak historia jest ukazana, jaką dialektykę włączył, prawda? Tutaj Wyspiański, jak wieloznacznie naświetlił jedną scenę. Jedną sytuację, konkret historyczny, poświęcenie sztandaru legionistów i samego legionu. On pokazuje jakby kilka jakby możliwości i sposobów myślenia o tej sytuacji. Z jednej strony to opętanie krzyżem szalony, męka, wesele, a z drugiej strony no nie, wybierajmy życie. Mhm. W takim razie, jaki był stosunek samego Wyspiańskiego do Mickiewicza? No bo tutaj mamy temat Mickiewicz. Rzeka, tutaj ile mamy czasu? Zaczęłabym od może nie roku 1900, tylko od takiego wydarzenia, o którym no, wszyscy słyszeliśmy, wiemy, od momentu pogrzebu, powtórnego pogrzebu Mickiewicza w Krakowie, rok 1890, lipiec, wielka pompa. Kraków obchodzi taką właśnie celebrą całe to wydarzenie. I co wtedy pisze Wyspiański? Wyspiański, ja oczywiście strawestuję, nie jestem w stanie odtworzyć dokładnie. W liście do Stryjeńskiego pisze coś takiego, że jest przerażony tym zaglądaniem do trumien, tą fascynacją i poszukiwaniem życia w tchnieniu grobów. Chyba tak to brzmiało. Szukaniem życia w tchnieniu grobów. Że jest w tym coś przerażającego. Ale co ciekawe, Wyspiański te słowa pisze z Paryża. W 1890 roku Wyspiański był w Paryżu. I był w tym miejscu, z którego wyjeżdżały zwłoki, prochy Mickiewicza, nie w miejscu docelowym. On zachłysnął się Paryżem, Wyspiański. I powiedzmy sobie o jeszcze jednej sprawie, o tym witalizmie, czy takim niczeanizmie Wyspiańskiego, który jest też widoczny w jego tekstach. Tak więc ta sytuacja pochówku powtórnego Mickiewicza, tak, wywołał jakiś taki dysonans czy dystans właściwie Wyspiańskiego do tego typu celebry. Ale przecież Wyspiański miał pełną świadomość, że Mickiewicz to wielki prekursor. To jest wielki prekursor wielu idei, myśli,
poezji, także tutaj znów można mnożyć pojęcia. I to jest taki początek chyba zderzenia, agonu. O tym też już pisała z kolei Magdalena Popiel, o agonie Wyspiański-Mickiewicz. Źródła tego agonu są oczywiście bardzo, bardzo no, jakby wtopione w system edukacji, w życie w Galicji tak naprawdę, gdzie przecież no, nie byli wieszczowie zakazani. Tam czytano wieszczów. Kościuszko i Mickiewicz od święta, jak pisał Boy. Oczywiście, Kościuszko i Mickiewicz od święta, tak. Na wieczorkach domowych deklamowano, uczono się na pamięć tego, prawda? Tak więc w pewnym momencie zaistniał Wyspiański, ale tak, przepraszam, Mickiewicz, ale Mickiewicz nie tyle interpretowany, co Mickiewicz powtarzany, Mickiewicz używany, Mickiewicz instrumentalizowany, Mickiewicz odświętny, ale przecież Wyspiański nie toczy boju żadnego z Mickiewiczem, tylko tak naprawdę z tą recepcją Mickiewicza, z tym, co się stało później, więc z tego Mickiewicza, wobec którego buntował się wobec niego w 1890 roku. Z czasem dochodzimy do Mickiewicza interpretowanego, do Mickiewicza, z którym się dyskutuje, kłóci, a nie powtarza, używa, instrumentalizuje. I tym punktem dojścia ja bym jednak nazwała właśnie Legion, gdzie to wszystko wybucha, prawda? W takim razie, jaki jest Mickiewicz w Legionie? Jaki Mickiewicz w Legionie? Mickiewicz w Legionie pojawia się dopiero w scenie trzeciej, tak? W scenie trzeciej to jest Mickiewicz w Koloseum. Można powiedzieć, Mickiewicz jest malutką postacią tam obok drugiego poety Krasińskiego. Widzimy Mickiewicza i Krasińskiego w tych monumentalnych dekoracjach Koloseum. Właściwie tutaj też trzeba powiedzieć jednoznacznie, że Wyspiański pokazał Mickiewicza ewoluującego, Mickiewicza, który się zmienia. Więc z jednej strony ten dyskutujący Mickiewicz z Krasińskim i tam wyłania się, wywołana przez niego sława. Sława, która woła krwi, właściwie do synów wzywa, którzy mają się zbroić, prawda? A zatem jest to jakieś przywołanie motywów kojarzonych z Mickiewiczem. Czyli ten Mickiewicz, właśnie taki poeta tutaj, no nie chcę użyć słowa bojowy, ale kojarzony właśnie z tą z czynem. I w pewnym momencie widzimy pewną taką ewolucję Mickiewicza. Właściwie Mickiewicz zaczyna w Legionie istnieć w pełni chyba dopiero po scenie w Kwirynale, kiedy spotyka się z papieżem Piusem IX. Tutaj nie było na scenie tej szarpaniny, ale podobno szarpał go za, myślę, że nogę, nie rękę, bo zakładam, że papież siedział na tronie, więc ta interpretacja, że przypuszczalnie szarpał za nogę, może być prawdziwa. Ale tutaj Mickiewicz, który prosi o taką jałmużnę dla Polski Chrystusa, to jest kolejny obraz Mickiewicza, nie jedyny. I Mickiewicz oskarżany o pychę, bo tutaj przesuwamy się w stronę takiego chrystologicznego myślenia o Mickiewiczu. No i później ten Mickiewicz już działający, Mickiewicz w akcji, prawda, ale kuszony. Czyli Wyspiański cały czas wprowadza motyw pokus. Tą pokusą będzie z jednej strony sława, prawda, będzie motyw wolności później, ale też kuszony przez lud, przez demosa. To jest niezwykle ważne, że Mickiewicz jest
kuszony przez lud, bo oczekuje się od niego tego, czego zaczął, konkretnego czynu. A wyraźnie widać w Legionie tę przemianę. Mickiewicz mówi o świecie z ducha w pewnym momencie. Poeta ma prawo słowem przeistaczać świat, wierzyć w to i zmieniać świat słowem. Tutaj Mickiewicz przyjął na siebie inną rolę. Jest poetą, ale równocześnie stał się działaczem. Stał się kimś, kto zaczął działać w historii. I właściwie demos, lud, ma prawo od niego żądać, wołać, kusić. I w momencie, kiedy Mickiewicz odmawia, tak naprawdę przegrywa. Tak naprawdę przegrywa, bo później widzimy Mickiewicza, od którego odwracają się już wszyscy. Widać opór, prawda? Gdy Mickiewicz coraz bardziej w Legionie skłania się ku ideom, tym bardziej widać te strzaskane sztandary i te porzucone miecze, powiedzmy w cudzysłowie. A zatem mamy Mickiewicza coraz bardziej samotnego, a zarazem coraz bardziej owładniętego czy opętanego pewną ideą, która prowadzi ku zagładzie. Więc to taki Mickiewicz. Pokrótce. A jeżeli chodzi o tą zagładę, to jaka jest symbolika i znaczenie tej ostatniej sceny? Ponieważ tutaj to się kończy, kiedy on mówi, że prowadzę was do zmartwychwstania, zmartwychwstaniecie młodzi. W tekście jest napisane, że to Thanatos przejmuje ster tej łodzi. Mm-hmm. Jak pani profesor by tę symbolikę tej ostatniej sceny, bardzo ważnej? No, jesteśmy na wodach, na wielkich wodach, na odmętach. Są to wody przerażające, takie, z taką dosłownością, prawda? Wody wypełnione trupami, ale wody, które też... Czyli cała ta sytuacja wymaga od jednostek, które są uwięzione, to jest ważne, tej tratwie, przykute łańcuchami przez Mickiewicza, jak powiedziałam, przez proroka, którego coś opętało wręcz. I ci ludzie ponoszą ofiarę, mówią, tutaj moja matka, tutaj moja siostra, ojciec, brat, prawda? Więc mamy sytuację ponoszenia indywidualnej ofiary, o czym się, co występuje oczywiście u Wyspiańskiego też w innych tekstach. Ta scena znów przywołuje całe spektrum motywów, które można w wieloraki sposób interpretować. Ale taka najprostsza interpretacja to przecież mamy łódź na morzu, czyli taki symbol właściwie ludzkiego losu. Ludzkiego losu, z tym, że w tej odsłonie niezwykle, tej frenetycznej, mamy szczególny moment. Jest to obraz zagłady tak naprawdę, totalnej zagłady i właśnie ta scena pokazuje, że wizja Wyspiańskiego czy wizja historii Wyspiańskiego jest całkowicie antyromantyczna, coś takiego powiem. Jest całkowicie antyromantyczna. Nie widzi, tak, może odnieść takie wrażenie, nie widzi możliwości odrodzenia poprzez te wszelkie idee mesjanistyczne, ofiarnicze i tak dalej, i tak dalej. To jest jakiś niesamowicie pesymistyczny koniec. Mickiewicz jawi się jako, nie wiem, Mojżesz, jako Bóg, który na zagładę skazuje swoje dzieci. I tutaj wiele też możliwości interpretacji jest, ale staje się wcieleniem śmierci w końcu. Śmierci poprzez to, że też okłamuje tak naprawdę swoich wyznawców, prawda? Chodziło o zwykły czyn, historię, a wylądowaliśmy w jakichś odmętach przestrzeni mitycznej. Czyli Mickiewicz, jeszcze podsumowując, tamten wątek, który tutaj się zazębia, tak naprawdę Mickiewicz się odczłowiecza, coraz bardziej odczłowiecza, coraz bardziej mitologizuje. A z drugiej strony powiedziałam, że
Mamy tutaj taką antyromantyczną wizję historii u Wyspiańskiego. Jednak dodałabym, że Wyspiański jakby w tej antytezie wskazuje jakiś ratunek. To jest jednostka, to jest człowiek, to jest pojedyncze istnienie. Czyli jest ten tygiel historii, który przemiele wszystkich, ale przecież jest jednostka. Pomyślałam też o Łukasiewiczu na końcu, zakończeniu nocy listopadowej, prawda? Człowiek perła, prawda? Tak, człowiek perła, oczywiście. A jakie jest znaczenie tytułowego legionu, tego w ogóle tego tytułu? Co to jest ten legion? Co to jest legion? To jest jednostka wojskowa po prostu. Jednostka wojskowa. To już w Rzymie. A co Wyspiański miał na myśli? A co Wyspiański miał na myśli? No konkret historyczny, powiedziałam. No konkret historyczny, czyli powołanie. Wykorzystał ten moment, prawda? To jest jakiś taki pretekst, żeby opowiedzieć o historii Polski w kontekście europejskim. Ale też można tutaj mówić o legionistach, apostołach, o tych, którzy idą za jakąś ideą. To jest znów Wyspiański odwrócił tak naprawdę, czy zreinterpretował historię. Mickiewicz, udało mu się uformować legion w Rzymie i legion ruszył do boju. Wiemy, że ruszył na północ. Na północ toczył walki pod Mediolanem, jakieś bitwy uliczne w Genui bodajże. Tymczasem u Wyspiańskiego legion rusza na południe. Historia tutaj, tak jak sama postać Mickiewicza, ulega zamazaniu. Zaczyna wygrywać mit, jakaś idea. I ta wędrówka na południe to nic innego przez... Jeszcze Via Appia, prawda? Czyli mamy te sceny, które kojarzą się z męczeństwem. Później mamy replikę Ostatniej Wieczerzy na grobowcu. Więc znów odwołanie do mitu, powiedzmy, chrześcijańskiego. Ale tutaj jesteśmy już na prawach cytatu. Na prawach takiego historycznego powtarzania pewnych gestów, powtarzania pewnych słów, które coraz bardziej tracą na znaczeniu. I tym bardziej historycznie zachowuje się postać Mickiewicza. Więc legion to mogą być ci wybrańcy, którzy już stawiają opór tak naprawdę, wędrujący ku ziemi obiecanej, ku nowej Jerozolimie i na południe, ku tej właściwej Jerozolimie. To jest jakby antyteza Rzymu, który może upaść. Tutaj znów można odwołać się do tych kolumn, które będą strzaskane, tak? Ale z drugiej strony do jakiejś utopii, utopijnej krainy niebieskiej Jeruzalem, raju na ziemi, którego przecież nie będzie. Może jakiś legion duchów. Legion duchów też może być, tak. Które występują. Tak, tutaj też jest ta możliwość interpretacji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wspaniałą rozmowę. Dziękuję bardzo Państwu dziękuję za to, że zostaliście z nami i do zobaczenia niebawem. Bardzo dziękuję.